dlaczego zdecydowałeś aż się kandydować? W ciągu ostatniego roku szkolnego aktywnie uczestniczyłam w życiu samorządu szkolnego, obserwując pracę Jakuba Jarczewskiego. I patrząc, jak on to wszystko gospodaruje ludźmi oraz naszymi szkolnymi zasobami, pomyślałam sobie, że może to ja będę w stanie uciągnąć to, co on wypracował w ciągu roku oraz dodać coś od siebie, coś, czego jeszcze nie było. Zdecydowałam się, aby kandydować, ponieważ mam duszę społecznika. Chciałabym reprezentować wszystkich uczniów, szczególnie klasy pierwsze. Ponadto chciałabym urozmaicać życie szkolne uczniów oraz rozwiązywać problemy. Pomyślałem sobie, że mam wiele pomysłów, które mogłem wcielić po prostu do naszej szkoły, których wcześniej nie było. Jestem w tej szkole już 5. rok. Uważam, że mam całkiem niezłe doświadczenie. Dużo wiem o tej szkole, znam się z nauczycielami. Widziałem 4 różne samorządy przeprowadzone przez 4 różnych ludzi. I po prostu przez te lata nabrałem doświadczenia. Wiem, co można w tej szkole zrealizować, czego nie można, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne. Co zamierzasz w szkole zmienić, a co wprowadzić od zera? Mam kilka pomysłów, które bym chciała wprowadzić, jednakże najbardziej interesuje mnie opinia. Jestem otwarta na wszystkie pomysły, propozycje innych uczniów całej szkoły, dlatego chciałabym założyć skrzynkę pomysłów, do której każdy uczeń mógłby wrzucić karteczkę ze swoimi pomysłami, sugestiami, żebyśmy my, uczniowie, mogli decydować, co byśmy chcieli, żeby było w naszej szkole. Myślę, że pierwszym takim postulatem, który prowadziłbym szkołę od zera, z racji panującej sytuacji pandemicznej, byłby serwer po prostu Discord, na którym wprowadziłbym kółka czy kluby zainteresowań. Każdy taki klub miałby swojego prezesa i w zależności od zainteresowania, 6, załóżmy, członków lub więcej, i działałby we własnym zakresie. Jeżeli na przykład interesujecie się kuchnią, to mielibyście klub dotyczący kuchni i kulinariów. Jeżeli na przykład filmami, to klub filmowy. Za dużo bym w szkole nie zmieniał, po prostu dodawał swoje rzeczy, bo podoba mi się to, co było prowadzone przez poprzedniego przewodniczącego. Dodatkowo z takich nowinek wprowadziłbym tradycje wielkanocne. Na przestrzeni lat wielu przewodniczących wypracowało system, który najlepiej by pasował do naszej szkoły. Więc myślę, że nie potrzebujemy dużych zmian, jak już to pewnych nowości, które byłyby konkretnie pod naszych uczniów w szkole. Tak jak były głosy na przykład o turnieje e-sportowe czy o miejsce do siedzenia, ponieważ podczas pandemii często siedzimy na dworze ze względów koniecznych, to ludzie nie mają gdzie siedzieć, siedzą często na trawie, trawa bywa mokra albo brudna. Były głosy, żeby móc gdzieś zjeść, dlatego proponuję ławę biesiadną, która tak naprawdę byłaby stołem z ławkami, przy którym można byłoby zjeść, usiąść lub pograć w karty, porozmawiać. Co z Klapsem, a co z Wilkonem? Jaki masz pomysł na jego pandemiczną wersję, a co w przypadku, gdy koronawirus ustąpi? Co do Klapsa, słyszałem, że jest pomysł, aby zorganizować go również online. Wiem, że są osoby, które się tym zajmują. Na pewno też bym skłaniał się w stronę organizacji online, jeżeli byłaby po prostu taka możliwość, też w rodzaju jakiejś wideokonferencji, o ile po prostu ludzie będą chcieli to oglądać przez internet. Dodatkowo, jeżeli nie byłoby pandemii, to raczej wszystko byłoby organizowane podobnie jak w zeszłym roku. Skłaniałbym się ku tradycyjnym metodom. Myślę, żeby to wyszło. Jeśli koronawirus ustąpi, to będzie najprościej. Myślę, że wrócimy do starego systemu Wilkonu, czyli sprzed roku, przy którym zapraszamy do siebie prelegentów, by
opowiadali nam wywiady i rzeczy, które nas interesują. Lecz jeśli koronawirus nie ustąpi i pandemia będzie nadal trwać, to myślę, że będzie trzeba się przenieść online i te wykłady mogą być prowadzone przez takie serwery jak Discord na przykład albo Zoom. I mogłyby to również wystąpić nawet konkursy cosplayów i podobnych rzeczy, też na zasadzie online, czyli na przykład robimy zdjęcia, nagrywamy pracę, następnie wysyłamy. Jeśli chodzi o Wilkom, to uważam, że na pewno musi pozostać. To jest naprawdę wspaniała inicjatywa, dobre wydarzenie, które powinno być nadal organizowane w naszej szkole. Jeżeli będzie nadal pandemia, ale miejmy nadzieję, że nie, to należy przenieść go na serwery. Jaki masz pomysł na wykorzystanie oszczędności samorządu? Chciałabym przeznaczyć pieniądze na organizowanie imprez tematycznych, a poza tym no to resztę funduszy byśmy przeznaczyli na rzeczy, które wyjdą z skrzynki życzeń. Na rzeczy, które zainicjują nasi uczniowie. Tutaj pomysł jest, tak jak już mówiłam, na przykład ta ława biesiana, bo myślę, że to nie będzie najtańsze przedsięwzięcie, ale jednak myślę, że nasza szkoła jest w stanie sfinansować taki projekt. Padł również pomysł na miejsce kredowe na autoekspresję. Był to plan, żeby to była duża tablica kredowa, na której można byłoby się pouczyć, porysować wzory chemiczne po lekcjach, na przykład w świetlicy czy w bibliotece. Albo po prostu wyrazić siebie, narysować serduszko i miłą wiadomość dla przyszłego czytelnika w bibliotece. Planuję zakup piłkarzyków do świetlicy szkolnej. Myślałem również nad stworzeniem strefy ciszy tutaj w menadżerze, ale nie wiem, czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego. Myślałem również nad jakimiś rzeczami typu ławki dodatkowe. To też można byłoby fajnie zorganizować. Dodatkowo wymieniłbym też parę rzeczy w automacie, ponieważ jest część rzeczy, których nikt po prostu nie kupuje. I no moim zdaniem bez sensu, żeby one tam leżały i marnowały się. W zamian za nie można było po prostu zakupić lepszy asortyment do automatu. Twój program to przede wszystkim imprezy. Co oferujesz tym, którzy nie grają w LoL-a? A co jeśli wrócimy do zdalnej nauki? Jeśli wrócimy do zdalnej nauki, to turniej LoL-a czy CSGO lub Overwatcha mógłby nadal trwać w niezmienionym stanie, ponieważ to byłoby w formie streamingu. Może znalazłyby się osoby, których nawet chciałby komentować to wydarzenie. Przewidziane są nawet nagrody dla drużyny zwycięskiej, więc to akurat mogłoby być w niezmienionym stanie, ale co dla ludzi, którzy nie grają w LoL-a czy CSGO, to myślę, że dla nich dobrym pomysłem jest taka rzecz, jak na przykład dzień piżamy i kakaoka. To jest dzień, w którym wszyscy, którzy mają ochotę oczywiście, przychodzą do szkoły w piżamie i będzie kakaoko albo, i to oczywiście w reżimie sanitarnym, jeśli koronawirus nie ustąpi, będzie i kabusia, i kakaoko, i mnóstwo piżamkowych ludzi.
Jeśli chodzi o akcje charytatywne, no to myślałam nad różnego rodzaju jarmarkami, na którym ludzie by mogli przynosić jakieś rzeczy w dobrym stanie albo sprzedawać ciastka. A jeśli chodzi, w jakim celu będą przeznaczone fundusze, no to na domy dziecka i szpitale. Jeżeli chodzi o urodziny bez pytania, to jeżeli ktoś będzie miał urodziny, to cała klasa nie będzie miała odpowiedzi ustnych. W jaki sposób zachęcisz ludzi do internetowych klubów zainteresowań wpisanych w Twój plan wyborczy? Generalnie to wszystko zależałoby od Waszego zainteresowania, bądź na siłę bym nie wprowadzał. Ale zacząłbym od po prostu przeprowadzania ankiet w klasach dotyczących tego, jakiego typu chcielibyście te kluby, co Was interesuje, co byście chcieli robić. I myślę, że po tym, jakbym zebrał takie informacje, zacząłbym działać, tworzyć te kluby. Również chodziłbym po ludziach, po prostu się pytał, czy chcieliby coś takiego zorganizować, chcieliby w czymś takim uczestniczyć. Również ogłaszam to na szkole, na stronie szkoły. No i myślę, że tak bym działał, po prostu przez ogłoszenia i ankiety zachęcające Was do tego typu aktywności. Innymi punktami mojego programu jest więcej ankiet pomiędzy uczniami, żeby uczniowie mogli wyrazić od siebie, co by chcieli od samorządu poprzez głosowanie. Jest to najprostszy sposób na sprawdzenie, czego tak naprawdę pragnie szkoła. To trzymajmy razem płomień nadziei. Zapraszam na wydarzenie na Facebooku, gdzie można zobaczyć w całości mój program, posłuchać wypowiedzi mojego sztabu wyborczego oraz pooglądać pewne zabawne memy. Jeśli chodzi o dalsze części mojego programu, to myślałam nad tym, żeby przynajmniej raz w roku zorganizować wieczory poetyckie. Oprócz tego myślałam również nad założeniem szkolnej gazetki online. Najistotniejszym jednak pomysłem jest założenie skrzynki pomysłów, do której wszyscy by mogli wrzucać swoje pomysły, żebyśmy wiedzieli, co uczniowie by chcieli, żeby zorganizować, a czego nie. Większa ilość moich pomysłów wyborczych jest na moich plakatach, które są porozwieszone po szkole, albo na stronie naszej szkoły. Ponadto możecie wbijać na wydarzenie na Facebooku Happy Klein Tag. Głosując na mnie, głosujecie na siebie, na własne pomysły. Kolejnym postulatem, który chciałbym zrealizować w miarę Waszego zainteresowania, byłaby po prostu całoroczna poczta szkolna. Tak jak zawsze na walentynki stoi wielkie pudło, do którego możecie wrzucać listy i potem są one dostarczane do odpowiednich odbiorców. Tak, ja wiem, że ten pomysł cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego chciałbym wprowadzić to przez cały rok. Dalej. Myślałem również o wprowadzeniu wieczorów filmowych, tylko bo bardzo mi się podają dni tematyczne. Kiedy możecie przyjść do szkoły, przebrać się za jakąś postać z bajki czy za coś innego. Jak najbardziej można by prowadzić na przykład Dzień Shreka, Dzień Asterixa i Obelixa. No, pomysłów jest wiele. Myślę, że zrobię ankietę i to, co Wam się spodoba, będzie można prowadzić. Resztę rzeczy możecie sobie przeczytać u mnie na moim wydarzeniu na Facebooku. Wielkanoc z Michałem Zającem. Tam jest wszystko pięknie opisane. I skoczmy w to razem! No i to w sumie tyle.